Cześć, słuchajcie, witamy Infomax na żywo, tym razem DJ Dev za mikrofonem. Witamy pana na imprezie Fundacji Hej Przygodo, która jest współorganizatorem, właściwie organizatorem tego razem z Łysym Pingwinem. Pan opowiedz coś więcej o tej imprezie, co tu się dzieje, jak to wygląda. Dobra, jest tak, Hej Przygodo, kultura podwóra, wszystko co tak naprawdę można robić na podwórku odbywa się w jednym miejscu, także zarażamy trochę, rozsiewamy wirusa takiego kreatywnego. Jest rampa, jest skimboard, jest mural malowany, są sztuki walki, do tego wszystkiego można porysować sobie, można powspinać się na ściance, nauczyć się trochę DJingu, trochę liznąć też tematu producentstwa, tak, można coś tam popatrzeć. No jest fajnie, ogólnie zarażamy ludzi i o to chodzi. Mamy tutaj za sobą mini rampę, na której właśnie odbywa się kontestik. Widziałeś jak to wygląda w ogóle, jak ci to wszystko podoba? Słuchaj, o dyskorolce to ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jak chcecie rampę, to walcie do nas, tak? Tak. Słuchaj. Powiedzmy coś może o tajnym projekcie, który powstaje. Żeby nie stracić za dużo, ale jakieś kilka szczegółów. Chcemy zrobić jaką większą historię, jeżeli chodzi o dyskorolkę, coś dużego dla skate'ów. Nie będziemy jeszcze mówić dokładnie o co chodzi, bo nie będziemy tutaj zapeszać, ale to ma być taki wstęp trochę. Hej Przygodo, no, chcę promować samą jazdę dyskorolkową. No i co, no, mamy możliwości, trzeba je wykorzystać. Stoi rampa, dzieciaki się bawią, są zawody, są naprawdę fajni partnerzy, którzy zafundowali im nagrody, którym wszystkim ogólnie tak dziękuję bardzo. Powiedzmy może jeszcze jaka jest pierwsza nagroda, bo to jest też bardzo fajny patent. Jest naprawdę, moim zdaniem, było po co tutaj przyjechać. No pierwsza nagroda Holy Cow, firma, mój przyjaciel serdeczny Marek Warmus ufundował wyjazd do Maroku na tydzień czasu, do bazy surfingowej, także dla zwycięzcy przewidujemy dalszy szlif talentu w egzotycznych krajach. Nie no, jest o co walczyć, no ogólnie no, staramy się jakoś tak zapewnić trochę atrakcji, żeby było wiadomo, że się opłaca przede wszystkim być kreatywnym i fajnie się bawić. No. Dzięki wielkie. Słuchajcie, jak zwykle dla Infomagu żegna was DJ Dev. Hej, pozdrawiam i do zobaczenia za tydzień. Hej! Scientist Extra P about to set up shop and drop this next degree on the masses. Here's the live guy with glasses, a flushing, no for programming of percussion. Bass lines, etc. Check me out and I'll betcha. The one that claims he's the best can't catch ya. Beat like I catch it, cause it's downright wretched. Put it through the S950, then stretch it to create the great type of shit to fit. My reputation's full-fledged, yo. Zip the lip, I'm about to set it on society. Watch me while I do it. My man, I've been through it and don't know many who it. Be able to survive after things that I've gone through, the born truth and living, though I'm driven by everything real and I know how to deal. You think I'm lioness? The mad scientist. The mad scientist. Flushing, no for programming, no percussion. Bass lines, etc. Check me out and out.
I'll bet ya. The one that claims he's the best can't catch ya. Beat like I catch it, cause it's downright wretched. Put it through the S950, then stretch it to create the great type of sh** to fit. My reputation's full-fledged, yo. Zip the lip, I'm about to set it on society. Watch me while I do it. My man, I've been through it and don't know many who it. Be able to survive after things that I've gone through, the born truth, and living though I'm driven by